W poprzednich dwóch filmach omówiliśmy wszystkie sprawy ze stanu Waszyngton oraz niektóre ze stanu Oregon. W dzisiejszym odcinku zaczniemy omawiać kolejne sprawy ze stanu Oregon, ale tym razem będą one zlokalizowane tylko i wyłącznie w okolicy jeziora Crater Lake. To piękne, odosobnione miejsce, które przyciąga wielu turystów każdego roku. Skrywa jednak bardzo mroczne sekrety i jest łączony z wieloma zaginięciami. Co ciekawe, wśród Indian ma ono opinię miejsca, gdzie nie powinno się chodzić. Rdzenni mieszkańcy Ameryki przekazują sobie opowieści o złych rzeczach, które spotykają ludzi w tym miejscu. W jednym z pierwszych filmów opowiadałem historię zaginięcia Charlesa McCallera. To tajemnicze zaginięcie jest jedną ze spraw z tego regionu, które przedstawię w tym i kolejnym filmie. O bohaterze pierwszej sprawy, to jest Bruno Bakowskim, znalazłem informację, że urodził się 14 maja 1883 roku gdzieś we wschodniej Europie. Zważywszy, że Polska była wtedy pod zaborami, Możemy przyjąć, że urodził się gdzieś na terenie naszego kraju i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Osiadł w stanie Oregon w mieście Burns. Bakowski był pionierem fotografii. Podpisy pod jego fotografiami są różne: BB Bakowski lub Oregon Art Company. Bruno nazywał się prawdopodobnie Bąkowski ale nie mam co do tego stuprocentowej pewności, więc będę używał jego nazwiska bez polskich liter. W opracowaniach można znaleźć informację, że w chwili zaginięcia miał 30 lat, ale jak łatwo policzyć, 22 lutego 1911 roku miał niecałe 28. Bruno starał się ułożyć swoje życie w Oregonie: miał dom, pracę oraz dziewczynę. Aby wypracować sobie markę dobrego fotografa i wypromować ją własnym nazwiskiem, Bakowski tymczasowo zamieszkał w wynajmowanym pokoju w miasteczku Klamath Falls. Znajdowało się ono 240 km od jego domu w Burns. Przebył on daleką drogę przez okryty śniegiem las, smagany przez silny zimowy wiatr, dotarł w końcu na miejsce. Zapewne był zachwycony pięknem jeziora kraterowego zimową porą. Miał on w planach więcej wypraw w to miejsce, niestety nie było mu to dane. 1 lutego 1911 roku Bakowski opuścił swój wynajmowany pokój i wyposażony w dwumiesięczne zapasy, ruszył samotnie w drogę nad jezioro Crater Lake. Na całym obszarze warstwa śniegu była bardzo gruba. Bakowski powiedział jednak ludziom, w jakie miejsce dokładnie się udaje. Poprosił, aby zaczęli go szukać, jeśli nie wróci po miesiącu. Zgodnie z artykułem opublikowanym w gazecie Mail Tribune, pomiędzy 2 lutego a 3 marca 1911 roku ekipa poszukiwawcza została wysłana nad jezioro, aby szukać Bakowskiego, gdyż ten nie wrócił. Frank Burns i Alfred Gibson byli pierwszymi poszukiwaczami, którzy wyruszyli na poszukiwania Bruna. Gdy wrócili, poinformowali, że znaleźli sanie oraz łopaty należące do zaginionego około 2 km na wschód od jeziora. Dodali również, że na saniach nie było zapasów więc są przekonani, że Bakowski bezpiecznie dotarł na miejsce. I przechowywał zapasy gdzieś indziej. Kolejny artykuł opisuje, że poszukiwacze z miasta Medford wyruszyli szukać Bakowskiego. Znaleźli oni futerał na jego aparat fotograficzny przy hotelu, który znajdował się przy brzegu jeziora. Nie znaleźli jednak żadnych jego zapasów. Ostatni artykuł został opublikowany kilka dni po poprzednim. Autorzy opisują zeznania poszukiwaczy którzy twierdzą, że Bakowski nie żyje. Przeszukali oni obszar w pobliżu sań i znaleźli porąbane drewno na opał. Wykopali również śnieg na tyle głęboko, aż dotarli do pokrytego płótnem trzymetrowego tunelu, w którym ukryte były zapasy Bakowskiego. Na początku tunelu poszukiwacze odnaleźli ołówek wbity w śnieg. W tunelu odnaleźli trzy otwarte klisze do aparatu, oraz sześć pozostałych w opakowaniach. Znaleźli również teleskop, racje żywnościowe, buty, skarpetki, bieliznę, dodatkowe ubranie i inne zapasy. Poszukiwacze są przekonani, że Bakowski spędził w tunelu nie więcej niż trzy noce. Co ciekawe, nie znaleźli oni, aby zaginiony używał jakiekolwiek sztućce, garnki czy inne przyrządy do gotowania i spożywania posiłków. Znaleźli natomiast aparat fotograficzny Bakowskiego przy budynku noclegowym na brzegu jeziora. Było to idealne miejsce do robienia zdjęć, nic więc dziwnego, że Bruno ustawił aparat fotograficzny właśnie tam. Zaginięcie Bakowskiego jest pierwszym udokumentowanym tego rodzaju przypadkiem w XX wieku. Jego zniknięcie jest interesujące z kilku powodów. Po pierwsze jest on jedną z sześciu osób, która przepadła bez wieści w pobliżu jeziora Crater Lake w okresie zimowym. To dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 90% turystów przebywa tutaj latem. Po tym, co zastała ekipa ratunkowa, staje się oczywiste, że Bakowski dotarł na miejsce. Zużył część klisz do aparatu, musiał również robić wiele hałasu, świadczy o tym porąbane drewno na opał. Jeśli ktokolwiek był wtedy w okolicy, na pewno go usłyszał. A jeśli rozpalił ogień i zaczął przyrządzać sobie posiłek, jego zapach poinformował wszystko i wszystkich dookoła o jego obecności. Bakowski wyłożył również wejście do tunelu płótnem. Trochę to dziwne, że ekipa poszukiwawcza nie znalazła sztućcy ani talerzy w pobliżu. Czy Bruno gotował coś do jedzenia, usłyszał jakieś odgłosy, wyszedł na zewnątrz z talerzem i został zabrany? Albo po prostu chodził spożywając posiłek i wtedy coś lub ktoś go zabrało? Istnieje taka możliwość. Możliwe również, że w czasie zaginięcia przebywał w pobliżu budynku hotelowo-noclegowego przy brzegu jeziora i wtedy coś mu się stało. Świadczyć o tym mogą jego aparaty fotograficzne pozostawione na zewnątrz. Co ciekawe, jest to to samo miejsce, gdzie zaginął Charles McCullar 65 lat później, czyli pomiędzy 75 a 76 rokiem, również zimą i tak samo jak Bakowski miał robić zdjęcia nad jeziorem Crater Lake. Zastanawiający jest również brak broni Bakowskiego. Wybierając się na początku XX wieku w tak odludne miejsce, samotnie, naturalne jest, że każdy zabrałby broń. Zwłaszcza w USA. Bardzo więc prawdopodobne, że i Bakowski miał ją przy sobie. Nie ma jednak żadnej informacji na temat jej znalezienia wśród rzeczy zaginionego. Co stało się z 28-letnim fotografem pozostaje zagadką. 53-letnia Celia Barnes była emerytowanym żołnierzem amerykańskiej piechoty morskiej. Była to drobna kobieta 156 cm wzrostu, 49 kg. 1 września 2002 roku wybrała się razem z siostrą w góry. Podczas przechodzenia w pobliżu Sardine Creek Road w mieście Gold Hill około 70 km od jeziora Crater Lake kobiety jakimś sposobem rozdzieliły się. Było to w pobliżu House of Mystery. Jest to atrakcja turystyczna, w której podobno znajduje się niezwykły wir energetyczny. Indianie twierdzą, że cały ten obszar jest zakazany i wszyscy trzymają się od niego z daleka. Miejsce, w którym zniknęła Sylia, znajduje się wśród wysokich gór. Jest to jedyna kobieta, która zaginęła na tym obszarze wśród wszystkich spraw z serii Missing 411. Oglądając zdjęcia Sylii, można zobaczyć drobną kobietę, z bardzo krótkimi włosami, z daleka jednak mogła być pomylona z mężczyzną. Jeśli ktoś lub coś poluje na mężczyzn w tym regionie, to Sylwia mogła być zabrana przez przypadek. Jeśli oglądaliście inne filmy na tym kanale, zapewne przypominają Wam się również inne sprawy zaginięć kobiet z krótkimi włosami, również z naszego kraju. Sylwia była osobą sprawną fizycznie. Brała udział w wojnie w Wietnamie i służyła w piechocie morskiej. Sprawdzałem status jej sprawy i nadal widnieje jako osoba zaginiona. 2 października 1998 roku Robert, Michael, Bobo rozbił obóz Woodrow Meadows na południe od Union Creek Resort, na zachód od drogi ekspresowej nr 62. Robert wybrał się w tę okolicę. Na polowanie, gdyż właśnie rozpoczął się sezon. Jego przyjaciółka podwiozła go na miejsce, gdzie obozował. Później był on widziany przez dwóch innych myśliwych. Następnego ranka przyjaciel Roberta przyjechał w to samo miejsce, aby do niego dołączyć. Ale Bobo nie było w pobliżu. Po przeszukaniu obozu jego kompan znalazł następujące rzeczy: wszystkie zapasy, broń oraz ubrania. Robert był znany z tego, że zawsze nosił na głowie charakterystyczny kapelusz. Nigdzie się bez niego nie ruszał. Jego kolega znalazł jednak jego kapelusz leżący na ziemi w obozie. Policjanci po przybyciu na miejsce stwierdzili, że zapewne poszedł szukać innego obozu, zostawił wszystkie rzeczy na miejscu, nie zabrał ze sobą żadnej broni ani kapelusza, został ranny, nie mógł się poruszać. I zmarł gdzieś w terenie. Teoria ta jest jednak bardzo naciągana z kilku powodów. Według rodziny Robert nigdy nie podróżował bez swojego kapelusza. Zanim zniknął, był widziany w swoim obozie. Ostatni raz około godziny 21. O tej godzinie większość myśliwych kładzie się spać, aby wstać wcześnie rano na polowanie. Poza tym o godzinie 21 w październiku w Oregonie jest już ciemno. Więc kto chodziłby po ciemku bez niczego przy sobie, szukając innego obozu? Wydaje się, że coś niecodziennego spotkało Roberta. Został on albo spłoszony ze swojego obozu i w pośpiechu go opuścił, zostawiając wszystko ze sobą, wliczając w to broń i kapelusz, lub został zabrany wbrew swojej woli. Robert Michael Bobo nigdy nie został znaleziony. Przypominacie sobie inną sprawę. Tajemnicze zaginięcie z naszego kraju, gdzie po ofierze został znaleziony jedynie kapelusz. W sprawie kolejnego zaginięcia dysponujemy pokaźną ilością materiału. Samuel Belke był synem Keneta Belke i Kirsten Baker. Kennet i Kirsten byli małżeństwem do 2005 roku. Wtedy też wzięli rozwód, ale oboje mieszkali w Portland w stanie Oregon. 14 października 2006 roku zaczął się szczególny dzień dla samego i jego taty. Obaj mieli spędzić prawdziwie męski weekend, wybierając się razem w góry. Sami miał zdiagnozowany zespół Aspergera, czyli lekką formę autyzmu. Kenneth i Sammy pojechali z Portland do wynajętego domku letniskowego, znajdującego się w ośrodku Diamond Lake Resort. Ośrodek znajdował się około 15 km od jeziora Crater Lake i zaraz za północną granicą Parku Narodowego. Diamond Lake jest ośrodkiem otwartym przez cały rok. Leży on w samym sercu gór kaskadowych. Chłopaki spędzili noc, oglądając telewizję, i zdecydowali, że następnego dnia wybiorą się nad jezioro Crater Lake. Kenneth i Sami następnego dnia pojechali na południe ekspresówką 138, aby dostać się do parku od północy. Obiechali Crater Lake dookoła i dotarli w końcu do Crater Lake Lodge, gdzie zjedli lunch, a następnie pograli w grę zwaną Yu-Gi-Oh. Sami zjadł kanapkę z grillowanym serem i popił ją napojem Sprite. Ojciec i syn opuścili schronisko przy jeziorze i zaczęli powoli wracać drogą na północ. Około godziny 16 zatrzymali się na parkingu po zachodniej stronie drogi w pobliżu zatoki Cleetwood Cove. Ta miejscówka zapewne zostanie na zawsze w pamięci Keneta Belke. Kenneth i Sami wyszli z samochodu. Sami pobiegł przez jezdnię, aby zobaczyć dużą formację skalną. Miał on dużo energii i lubił uciekać tacie, by ten go gonił, kiedy wychodził z samochodu. Ośmiolatek pobiegł wokół kopca, pokonał niewielki grzbiet górski i zniknął za małym wzniesieniem. Kenneth pobiegł za synem najszybciej jak mógł. Kiedy ojciec podbiegł na wzgórze, zobaczył duży obszar leśny, ale nigdzie nie było widać samego. Kenneth wołał syna, biegał naokoło, próbując go znaleźć. Niestety bezskutecznie. Belke zaczął panikować i starał się zadzwonić na policję, ale w tym miejscu nie było zasięgu. Wybiegł na ulicę i zatrzymał dwa samochody, prosząc o pomoc, aby jak najszybciej zadzwonić na numer alarmowy 911. W przeciągu 30 minut pojawił się pierwszy przedstawiciel służb mundurowych Parku Narodowego. I zaraz po przybyciu zadzwonił po dodatkowe wsparcie. W ciągu godziny na miejscu zjawiły się dziesiątki poszukiwaczy, służby ratunkowe i poszukiwania ruszyły pełną parą. Później tego dnia potężna burza nawiedziła obszar jeziora Crater Lake i skutecznie utrudniła akcję poszukiwawczą. Strażnicy z parku oraz ekipa ratunkowa szukała samiego przez prawie miesiąc. Zarówno Kenneth, jak i jego żona Kirsten spędzili cały ten czas w siedzibie służb leśnych i monitorowali przebieg poszukiwań swojego syna. Kenneth był przesłuchiwany wielokrotnie i cały czas opowiadał tą samą historię na temat tego, co dokładnie stało się z samim. 11 listopada 2006 roku strażnik David Brennan Napisał raport, w którym zaznaczył, że na akcję poszukiwawczą samego Belkę wydano 540 tysięcy dolarów, czyli przeliczając na dzisiejsze pieniądze, to ponad 2,3 miliona złotych. W akcji brało udział dwa helikoptery, 200 ratowników, psy tropiące, w sumie 14 państwowych agencji, wliczając w to FBI. Strażnik ocenił, że istniało 88% szans na znalezienie chłopca w pierwotnie przeszukiwanym obszarze. Jedyny dowód, jaki został znaleziony 20 października 2006 roku, to małe ślady stóp zostawione ewidentnie przez dziecko. Schodziły one w dół w kierunku wzgórza Grouse Hill. Cały obszar został bardzo dokładnie przeszukany. Ale oprócz wyżej wymienionych śladów nie znaleziono absolutnie niczego. 7 listopada 2006 roku Biuro Szeryfa Hrabstwa Jackson opublikowało raport dla Parku Narodowego Crater Lake National Park. Raport opisywał poszukiwanie przy użyciu psów tropiących i ich opiekunów. Na stronach 6 i 7 możemy przeczytać. Psy zostały doprowadzone do miejsca, gdzie zaginiony i jego ojciec zaparkowali samochód. Od tego miejsca psy podjęły trop i prowadziły swoich opiekunów przez drogę, potem ścieżką w kierunku lasu. Następnie szły wzdłuż skalnego murku odgradzającego parking od jeziora, ale nigdy nie przeszły na drugą stronę. Stawały na tylnych łapach. Przednie kładły na murku, szczekały patrząc na jezioro, ale nigdy nie chciały iść dalej. Ich opiekun stwierdził, że psy nie są w stanie podjąć tropu i przerwał poszukiwania. Wyglądało to tak, jakby psy nie były zainteresowane śledzeniem samego w miejscu, w którym zaginął. Raport Davida Brennana zawierał stwierdzenie, że w opinii służb ratunkowych oraz FBI. Nie było dowodów na to, iż sami Belke był ofiarą przestępstwa. Sami nigdy nie został znaleziony i do tej pory można znaleźć jego zdjęcie oraz symulację pokazującą, jak wyglądałby w wieku 19 lat. Kolejną sprawą jest zaginięcie dwuletniego Jessa Davisa. Rodzina Davis opuściła swój dom w mieście The Dallas, aby odwiedzić rodziców pani Davis, panią i pana. Którzy mieli ranczo na obrzeżach miasta McMyville w stanie Oregon. W niedzielę rano 8 maja 1955 roku Jess Davis bawił się z tyłu domu na ranczu swoich dziadków, podczas gdy jego starsze siostry przebywały po drugiej stronie przez około 10 minut. Gdy siostry wróciły na miejsce, Jessa już nie było. Rodzina natychmiast rozpoczęła poszukiwania. Krzyczeli, wołali, przeczesywali okolicę pieszo, ale nie znaleźli chłopca. Więc wezwali lokalnego szeryfa, a ten rozpoczął oficjalną akcję poszukiwawczą. Wezwano trzy ekipy z psami tropiącymi, ale żadne ze zwierząt nie było w stanie podjąć tropu. Ponad 100 profesjonalnych poszukiwaczy, wspartych przez wolontariuszy, przeczesywały okoliczne wzgórza. W nadziei odnalezienia dwulatka. Ekipa kontynuowała poszukiwania przez całą noc, jednak bezskutecznie. Wcześniej rano 9 maja drwale, którzy szli do pracy w Dolinie Strumienia Panthera Creek, usłyszeli płacz. Mężczyźni zaczęli podążać w kierunku płaczu i znaleźli Jessa Davisa. Dwulatek był zaginiony przez 24 godziny. W temperaturze, która spadła w nocy do 4 stopni powyżej zera, ale po zbadaniu przez lekarza nie stwierdzono, aby był wychłodzony. Chłopiec miał jednak głębokie zadrapania na nogach. Drwale stwierdzili, że chłopiec brodził w wodach strumienia, pomimo że zarówno woda była lodowata, a temperatura powietrza, tak jak wspomniałem wcześniej, wynosiła parę stopni powyżej zera. Stwierdzenie, że dwuletnie dziecko przeżyło 24 godziny w lasach Oregonu w tak niskiej temperaturze jest samo w sobie bardzo ciekawe i niezwykłe. W artykule z gazety Daily Chronicle wydanej 9 maja 1955 roku reporter napisał: Wydaje się, że dziecko przeszło około 10 km. Częściowo drogą, częściowo przez wzgórza, wybierając drogę okrężną do miejsca, w którym został znaleziony. Poszukiwacze są zdumieni, jakim sposobem Jess Davis zaszedł tak daleko w tak gęsto zarośniętym terenie. Zachęcam sprawdzić zdjęcia satelitarne na Google Earth, aby zrozumieć topografię tego miejsca. Jess musiał przejść dwie ponad 300-metrowe góry, aby dostać się do strumienia Panther Creek. Odległość 10 kilometrów była mierzona w linii prostej od miejsca, w którym chłopiec był widziany po raz ostatni, aż do strumienia, czyli rzeczywista odległość była znacznie większa. Niestety Jess był zbyt mały, aby opowiedzieć co mu się stało. Kolejna sprawa wydarzyła się w Rocky Point. Jest to mała społeczność zlokalizowana przy jeziorze Klamath, tuż przy Sky Lake Wilderness Area. Bardzo odizolowany obszar stanu Oregon. Właśnie tutaj, 5 grudnia 1998 roku, Robert Engebredzon zabrał swojego ojca i syna, aby wyciąć choinkę na święta. Cała trójka przejechała 75 km ze swojego domu, który mieścił się w mieście Bonanza. Przejechali przez gęsty las, aby dostać się nad jezioro. Było późne popołudnie, kiedy ojciec, syn i dziadek. Przybyli na miejsce w pobliżu Rocky Point, aby szukać choinki. Najmłodszy z całej trójki, ośmioletni Derek, był ubrany w zimowe ubrania i niósł mały toporek. Na ziemi leżał śnieg. Cała trójka chodziła dookoła, szukając odpowiedniego drzewa. Zarówno dziadek, jak i ojciec przez chwilę stracili Dereka z oczu, i chwilę później nie szukali już choinki, ale ośmiolatka. Na zachód od miejsca, w którym zaginął Derek znajduje się bardzo strome zbocze góry, które prowadzi w gęsty las. A po drugiej stronie, po przejściu przez drogę jest jezioro. Nie ma tutaj gdzie się schować lub uciec. Albo stromo pod górkę, albo wprost do lodowatej wody. Mężczyźni po zorientowaniu się, że Dereka nie ma koło nich zaczęli go szukać i wołać po imieniu. Wybiegli na ulicę, zatrzymywali jadące samochody i prosili kierowców, aby powiadomili szeryfa. Krótki czas później cały obszar nawiedziła burza śnieżna i śnieg jeszcze bardziej okrył cały teren. Po chwili spokoju kolejna burza śnieżna, tym razem dużo bardziej gwałtowna, zmusiła ekipę poszukiwawczą do przerwania akcji ratunkowej. Po przeanalizowaniu dokumentów w tej sprawie możemy poznać, co dokładnie stało się co do minuty. 16:38 Temperatura w okolicy wynosiła minus 5 stopni Celsjusza, padał gęsty śnieg. 17:1 Szyryfa nadal nie ma na miejscu zaginięcia. Później stwierdził on, że został zatrzymany przez panujące warunki atmosferyczne. 17:4 Jeden z funkcjonariuszy biura szeryfa dzwoni po ekipę ratunkową. Rozpoczyna się akcja poszukiwawcza pomiędzy Rocky Point a przydrożnym słupkiem numer 12. 17.36 Kolejny telefon na linię alarmową, wzywający ekipę ratunkową, która odpowiada, że jest śnieżyca, a oni mają coroczne przyjęcie Bożonarodzeniowe. 17.39 Policja stanowa wysyła ekipę na skuterach śnieżnych. 18.30 Oficer z amerykańskiej służby leśnej Doug Corrigan dociera do Rocky Point. 18.45 Sheriff Burkhardt kontaktuje się przez radio i pyta, czy w poszukiwaniach nastąpił jakikolwiek postęp. Godzina 19. .00. Pięciu strażników z Policji Stanowej dociera na miejsce. 19:31 Śnieg przestaje padać 20:25 4 godziny i 12 minut po pierwszym telefonie na numer alarmowy, szeryf ponownie zadzwonił do ekipy ratunkowej, kiedy zamierzają zjawić się na miejscu. Ci odpowiedzieli, że nie są w stanie tego powiedzieć ze względu na panujące warunki atmosferyczne. 20:44 Posterunek policji w Klamath Fall. Dostał kilka skuterów śnieżnych z lokalnego sklepu. 21. Pierwsza ekipa ratunkowa przybywa na miejsce, a z nią dwóch profesjonalnych tropicieli Larry Hawkind i Dan Anderson. 21.30, czyli 5 godzin i 17 minut po pierwszym telefonie na numer alarmowy. Na miejsce przybywa 17 jednostek ratunkowych. Gdy się wypogodziło, siły powietrzne wysłały helikopter wyposażony w kamery termowizyjne, aby przeskanować zbocze pobliskiej góry w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak ciepła, ale niczego nie znaleziono. Poszukiwacze przeczesywali okolicę brnąc po głębokim śniegu przez kolejne dni w poszukiwaniu Derricka. Akcja poszukiwawcza przyniosła kilka ciekawych odkryć. Wysoko w górze, daleko ponad miejscem, gdzie zaginął chłopiec, poszukiwacze znaleźli schronienie wykonane z kilku gałęzi. Jeśli chłopak przebywał w tym miejscu, to kamera termowizyjna mogła nie być w stanie go wykryć ze względu na grubość wspomnianych gałęzi. Sprowadzono psy tropiące, ale nie były one w stanie wykryć zapachu Derricka w tym miejscu. Na tym samym zboczu znaleziono sznurówkę. Podartą koszulę oraz okulary. Po tych znaleziskach można bez cienia wątpliwości stwierdzić, że ekipa poszukiwawcza przeczesywała teren bardzo dokładnie, pomimo zalegającej pokrywy śnieżnej. W ciągu kilku kolejnych lat śledczy przesłuchali dziesiątki osób, wliczając w to gwałcicieli i pedofilów, ale nie byli w stanie znaleźć jakiegokolwiek punktu zaczepienia w związku z zaginięciem ośmiolatka. Niektórzy śledczy wierzyli, że Derek wyszedł na drogę i tam został przez kogoś zabrany. Inna teoria mówiła, że zszedł aż do jeziora i tam utonął. Problem w tym był taki, że jego zwłoki nigdy nie wypłynęły na powierzchnię. Ciężko również uwierzyć, że chłopak szedłby na drugą stronę jezdni, wiedząc, że zarówno ojciec, jak i dziadek są po tej samej stronie co on. Robert Engelbredson Spędził tygodnie szukając swojego syna w tym regionie. Mama Derricka, Lori, również przez wiele tygodni wspierała zarówno męża, jak i ekipę poszukiwawczą. Rodzina trzymała ściętą choinkę przez trzy lata w nadziei, że Derek wróci i będzie mógł ją zobaczyć. Dziadek chłopca, Bob, cały czas obwinia siebie o zaginięcie swojego wnuka. Derrick Engebretson Nigdy nie został znaleziony. W sierpniu 2001 roku, 21-letni Jason Franks pojechał na camping razem z pięcioma przyjaciółmi w okolicę Beaver Marsh, na wschód od Chiloquin. Przyjaciele zeznali, że opuścili obóz, zostawiając Jasona samego ze swoim psem. Pojechali do pobliskiego miasta po brakujące rzeczy na biwak. Gdy wrócili, pies Jasona, był przywiązany do pobliskiego drzewa, jednak jego samego nie było nigdzie w okolicy. Cała ekipa była w tym miejscu już drugi dzień. Rodzina Jasona zeznała, że chłopak był osobą godną zaufania, rzetelną i niezawodną. Dlatego też nie wierzą, aby uciekł lub zaczął nowe życie gdzieś indziej. Mężczyzna zaginął około 40 km na południowy wschód. Od parku narodowego Crater Lake National Park i około 25 km na wschód od miejsca, gdzie zaginął opisany wcześniej Derek Engebretson. Camping, na którym zaginął Franks, leży na terenie byłego rezerwatu Indian, 15 km od ekspresówki numer 197. W zaginięciu Franksa istnieje wiele podobieństw zaginięcia Roberta Bobo. Obaj byli na kempingu, daleko od cywilizacji. Obaj byli sami i żadna z ich rzeczy nie zniknęła razem z nimi. Śledczy przypuszczają, że w tej sprawie doszło do morderstwa. Nikomu jednak nigdy nie zostały przedstawione żadne zarzuty. Jason Franks do tej pory nie został znaleziony. W kolejnym odcinku przedstawię resztę spraw z obszarów pobliżu jeziora Crater Lake. Mam nadzieję, że im więcej spraw omawiam, to widzicie ten sam wzór zaginiąć. Po drugiej części Crater Lake omówimy sobie kilka spraw z innych części świata, takich jak Australia, Nowa Zelandia, Malezja, Indonezja, Wielka Brytania, Francja czy Portugalia. Potem wrócimy do omawiania kolejnych obszarów Ameryki. Jeśli macie jakieś ciekawe historie, pomysły na odcinek, przykłady spraw, możecie śmiało pisać na e-mail dębowa.hotmałpa.hotmile.com bez polskich liter. Obiecuję Wam pełną anonimowość. W związku z blokowaniem przez YouTube zarówno komentarzy, jak i innych treści w moich filmach, proszę o dzielenie się tym materiałem wśród znajomych. Bo raczej ciężko będzie mi się przebić z tymi treściami gdzieś dalej niż poza grupę subskrybentów. Jeśli naprawdę podoba Wam się moja praca i chcecie mnie wesprzeć, możecie zrobić to przez serwis Patronite. Jestem również dostępny na Facebooku i Twitterze. Tam też wrzucam linki do najnowszych odcinków. Więc jeśli nie dostaniecie powiadomienia z YouTube'a, to taka informacja powinna pojawić Wam się na którymś z wymienionych portali społecznościowych. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie miłe komentarze oraz te, dzięki którym uczę się czegoś nowego. Niezdecydowanych zachęcam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Dębowej Chatki.